Nadal z bólem i niepokojem śledzę to, co dzieje się w Izraelu i Palestynie. Tak wielu zabitych, kolejni ranni. Modlę się za rodziny, dla których dzień świętowania zamienił się w dzień żałoby. I wzywam do natychmiastowego uwolnienia zakładników. Ten, kto został zaatakowany, ma prawo się bronić. Ale jestem bardzo zaniepokojony całkowitym oblężeniem, w jakim żyją Palestyńczycy w Strefie Gazy, gdzie również było wiele niewinnych ofiar. Terroryzm i ekstremizmy nie pomagają w rozwiązaniu konfliktu między Izraelczykami i Palestyńczykami, ale podsycają nienawiść, przemoc i zemstę, a także sprawiają jedynie, że obie strony cierpią. Bliski Wschód nie potrzebuje wojny, ale pokoju. Pokoju zbudowanego na sprawiedliwości, dialogu i odwadze braterstwa.